Siemanko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, zrobiliśmy to 20-0. Tak naprawdę ta najwyższa, pierwsza ranga, to chyba po 4 latach coś takiego zrobiłem, ale faktycznie widzieliście ostatnio, że progresujemy. Od początku toców te 18 regularnie były wbijane, mecze o 19 nawet się zdarzały, no i ta 20 w końcu dobita. W jaki sposób, zaraz zobaczycie też, jakie nagrody były za te 20-0. No po 4 latach to naprawdę coś wielkiego, a oprócz Lorisa nie ma nic wielkiego. Dlatego, moi drodzy, koniecznie zostawcie dzisiaj łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z nagród za FUT Champions, jaki bilans zrobiliście, no i startujemy. O nie, czerwone połączenie UPC. KS Slavia, o nie, to chyba... Chyba bardziej Czech, co? Jak Slavia? Vamos! Vamos, campeone! Vamos, Rayo Esports! No. A ty jeszcze kwalifikacji nie zrobiłeś. A mamy lipiec. Ole porobił! Skurysyn jest dobry! Matko boska! Ej, bez kitu, powiedziałem, że będzie ETS, jak zrobię 20-0 na streamie. D. Ja pierdzielę, no. Let's go! David Beckham! Co za bramka! Wygrywamy, widzowie. Wygrywamy mecz o 17 wina. 5-1. Ale bramka Beckhama na 5-1. Palce lizać. Przeżyjmy to jeszcze raz. David Beckham! Od poprzeczki. Nice. Myśliwy. FC za Colinio. Myśliwy! Widzowie, serduszka dla myśliwego. Pozdrawiamy serdecznie, myśliwy. O, panie kochany. 18-0. Tym samym. Jest wyrównanie rekordu. Dwa mecze o pobicie rekordu tej FIFA. Komentarz, a już jest twoja babcia gotowa? Pierwszy, to znaczy nie, już drugi albo trzeci mecz o pierwszą rangę w tej FIFA. No i zobaczmy, co nam pokaże gracz. Ale to chodzi! Ale to chodzi! Jest gol! 1-0! Trzecia minuta! Rayo wychodzi na prowadzenie! Znakomity początek! Perfekcyjnie rozegrana klepka! Rywal nie wiedział, co się dzieje! Rutkuli! To! Lecz gol! Okej, moi drodzy, wygrywamy! Wygrywamy 2-0! Jest rage quit w meczu o 19-0! Ale te akcje, zobaczcie sami! Klepunia! Kapitalna na 1-0, ale bramka na 2-0. No to jest palce lizać, proszę państwa, to jest palce lizać. Mamy mecz o 20-0. Wbiliśmy pierwszy raz 19, czas na 20. Już jesteśmy w domu. Ale czy w meczu o 20-0 wygram? Barcelona. Pokaż skład Barcelony, z kim się zmierzymy? Jest Wojciech Szczęsny. Jest, o kurwa. Jest mocny skład. Ale to robią! Ale to robią! Jak oni klepią! Jest pauza! 13 minuta! Nie ma rage quitu. Nie ma rage quitu. I mamy 2-0! Petr Czech! To jest właśnie ten game changer. Rutkulit. Kylian Mbappé. Spokój, opanowanie, pauza, 30 minuta, mamy rage quit, mamy 20-0. I am the champion!
I moi drodzy, mamy nagrody za 20-0. Czy coś ciekawego dropnie? Przekonajmy się. No i moi drodzy, przechodzimy do nagród za 20-0 na raju. No powiem wam tak. Ja nawet nie wiem, jakie są nagrody za te 20-0. Bo pierwszą rangę ogólnie wbiłem pierwszy raz. Mimo, że mieliśmy te meczyki o tą 19, no ale niestety tam nie dotrwaliśmy. Widzę 4 piki. Jeden z 4, 84+. A, tu są 3 piki, to jeden z 5, 91+, okej. Paczka z 3 tocami, no to standardowo. 5 razy 84+, jedna paka za 50, 2 za 125. Okej, no to zaczynamy zabawę, zaczynamy nagrody. No niech się dzieje, proszę państwa, niech się dzieje. Pierwszy piczek, 1 z 5. Raheem Sterling. Patrzymy dalej. Okej, okay, Kimmich, no dobra, overallowo dobrze. W ogóle jakoś ich tu... Aha, no może przez to... Nie, no ich jest... Boże, strasznie dużo. Plus taki, że daje walkouty, foderki. Ale właśnie. No powiem tak. Nawet nie dało najsłabszego level upa. No to teraz 1 z 5. I lecimy, moi drodzy. Pierwszy piczek. Za naszą 20. I zerknijmy, czy to jest ten dzień, kiedy ocalimy świat. 96 obrona? Bremer, okej. No wyglądało to ładnie, na początku. Ale niestety skończyło się, jak się skończyło. Tutaj będzie bramkarz Wojciech Szczęsny. Za dużo sypie tym Juventusem. Dużo sypie Juventusem. Patrzymy, co będzie w trzecim. Przypominam, to jest 5 pików. Tu musi być coś dobrego. La Crua? Czy to są jakieś jajca? Zobaczmy, co w środku. 95, 93, 90. Smalling, 94, okej. Na ten moment Smallinga wybieramy z uwagi na najwyższy overall. A tutaj Fofana. No właśnie, tego się obawiałem, że może wbiliśmy najlepszą rangę w tej FIFA, ale czy nagrody będą najlepsze? Pierwszy pick pokazał, że nie do końca. Chris Smalling... To nie jest nasze marzenie na pewno. Przejdźmy zatem do kolejnego piczka. A w kolejnym piku. No właśnie, od razu odkrywam brzuszek. Niech się dzieje. Jest Ter Stegen. Wiemy jedno. Mamy duplikat. I to jest Klaus. Czyli dwa razy średnio. Przechodzimy do trzeciego pika. 93. 90 Trippier. Też bez szału. To jest 1 z 5. I tu nawet nie ma średnio grywalnej karty. A tutaj... Balde, no to właśnie. Na ten moment tak szowak Ter Stegen. No i może sportowiec odda. Ale nie widzę, tu potencjału. Naprawdę będzie ciężko, żeby oddało. Kurde, ja nie wiem, co tu trzeba zrobić w FIFA. Chyba trzeba wbijać 9, 11, żeby liczyć na dobry traf, nie? No bo nie wiem, co innego tutaj. Dwa razy, ja nawet, no nie wiem, takiego Kimisia nawet nie trafiłem, tak? Nawet takiego Kimisia nie trafiłem. Który, no ma ten 96, jest tani, ale te 96 jest tego overall. No i trzeci pik, widzowie, trzeci pik. Ostatni, decydujący, to będzie chyba ten, Boże, Kabeja? Nie, Molina, okej. Molina. Patrzymy, co tutaj, 91, 95, Sane. Niezłe 20-0, niezłe 20-0. Fofana. Tu już tylko cud chyba uratuje tego pika, bo tu jest Wojciech Szczęsny. No i tylko brzuszek. Tylko brzuszek został. Na 15 czerwonych pików. Nie dało mi nic. Nie dało mi nic. Ten Robertson niby grywalny, ale to na tym etapie i tak nie ma co go brać. Wybieramy Wojciecha Szczęsnego. No chyba, że wiem, jedna paczka odda, ale to raczej wątpię. Bierzemy Szczęsnego. No i piki moje za 20-0 prezentują się tak. No i teraz, pierwsza paczka za 50 tysięcy. Zaczynamy walkoutem. Chorwacja, czyli to będzie Luka Modric. Luka Modric 88. Czy coś oprócz tego Luki Modricia? Nic ciekawego tutaj nie widzę. No i teraz paczka za 125k w Tori. Te najlepsze paczuszki. Mamy level upa, a może Belgia? Argentyna? PO? No i zobaczmy, co oprócz tego Foyta. Level up w środku. Jeszcze mamy... Nic nie mamy. Kolejna paka za 125 tysięcy. Potem zostaną już chyba tylko dwie. Paczka z tocami, paczka 5x84+. Ale na początek Francja. Manią, kolejny walkout. Ale bez level upa. W środku.
Bez szału. No i teraz otwieramy paczkę z informami za 20.0. No i zobaczmy, czy coś ciekawego odda. No i moi drodzy, mamy... O, i ten Szwajcar 85 overall. Czy coś oprócz tego itena? No nie, 3 duplikaty. No i otwieramy tak na serio już 3 paczki. Boże, 3 paczki. Paczkę z 3 tocami, niech się dzieje, za 20-0. Czy będzie boom? Anglia, nie będzie boom. Ale jest Harry Kane, wysoki overall. I jeszcze jest jakaś malutka nadzieja, że w środku będzie jakiś może Vinicius Junior. On też ma 95. No. Jednak nie. Ale Kane 70 tysięcy. Tutaj jest 30. 130, 40 tysięcy za 20-0. No i jeszcze 5 razy 84, moi drodzy, przed nami, ale tutaj, jak jest walkout, to trzeba się cieszyć, z uwagi na to, że w środku może być level up. Mamy 88 Rubena Diasza, a głębiej już niestety nic. No i chyba jeszcze jedna paczka jest tam, 5 razy 84 plus. I tą paczką też kończy się przygoda z nagrodami za 20-0, więc... Chyba jest średnio, bo raczej oprócz Mendiego tutaj De Bruyne nie zobaczymy, nie tym razem. Okej, moi drodzy, a my otwieramy piczka 1 z 4 jeszcze, 93 plus i wiemy jedno, mamy duplikat, od razu przejdźmy do tego duplikatu, jest to Bailey, overall fajny, ale nic z tego, no może tutaj będzie jakiś fajny tocik jeszcze. Jest Casemiro, 2,94, no chcemy ciutkę więcej, chociaż to jest pik 9,3+, no właśnie, tutaj nie może być słabych kart, tak naprawdę, jeżeli chodzi o overall. No nie, 9, chociaż, no chyba nie. Uuu, Luka Modric, 97 overall, więc całkiem okej, okay. 97 trafiona i teraz, o kurde, to chyba Mane, nie, ty nie wiem kto, 9,3, 9,5, 9,5. Son, okej. Okay. No dobra, ale Modric spoko. Myślę, że Luka jak najbardziej w porządeczku. 97 na Rayo jeszcze wpada. Także bierzemy Lukę do klubu. Let's go, let's go. Okej, okay, moi drodzy, otwieramy 5 razy 85+. Szukamy kolejnych foderków na kolejne piki. Nie piki, już uwaga, zobaczmy. Jest Belgia, jest bramkarz Thibaut Courtois. Overallowo top. A gdyby tutaj był jeszcze level up z Belgii, to może innym razem.